I znowu kończą mi się tutaj balony, więc trzeba będzie doładowanie zrobić z kolejnej paczki. Cześć YouTube, kolejny raz, DJ Marek z Dudus Events. Tego wieczoru pojedziecie ze mną do Chwalimia, żeby przygotować wesele. Tym razem będzie też ze mną Rafał, ponieważ mieszka niedaleko, więc wpadł zobaczyć, co tam się dzieje. Potrzebował też kamerę, więc nie pokażę wam już tego ostatniego etapu, żeby pokazać wam, jak wyszło, ale jeśli oglądaliście wcześniejsze filmiki, to na pewno widzieliście wiele razy, no i wiecie mniej więcej, czego się spodziewać. No i zanim pojedziemy na wesele, to odpowiem jeszcze na wasze komentarze. No więc tak, pierwszy komentarz napisał DJ Kacperek. Witam, panie Marku, mam takie pytanko, co się stało z pana SRX 725? I tutaj już ci odpisałem w komentarzu, pisaliśmy sobie na ten temat, ale widzę, że muszę wam to pokazać, więc zapraszam. Tak, ciemno tu trochę, ale na magazynie ze sprzętem nie potrzebuję więcej światła. Zobacz, tutaj sobie stoją moje SRX-y, stoją tutaj też głowy Visi Beam 5R i tutaj są nówki SRX-y w pokrowcach, które nie grały jeszcze na żadnej imprezie. O, zobacz sobie. Następny komentarz napisał DJ Fire. Kiedy jakieś Q&A? Tak jak odpisałem w komentarzu, staram się odpowiadać na bieżąco. Jeżeli mam czas, jeżeli mogę odpowiedzieć, to odpowiadam na bieżąco po prostu w kolejnym filmiku. A jeśli nie mam czasu i nazbiera mi się bardzo dużo tych komentarzy, tak że nie ma sensu odpowiadać po prostu w kolejnym filmie, tylko robię wtedy osobny właśnie Q&A, czyli taki film, w którym odpowiadam tylko i wyłącznie na same komentarze i pytania. A tak jak tutaj jest tych komentarzy zaledwie kilka, więc dzisiaj odpowiadam we filmiku o weselu, po prostu. Jeszcze jeden komentarz napisał DJ Fire. Mam takie pytanie, co to za głośnik tam, gdzie odpowiadasz na komentarze? Może masz takie dwa, bo idzie tam jakiś kabel, opowiesz coś o nich? Wiesz co, jeśli chodzi ci o ten głośnik, to jest JBL SR4702X i opowiadałem już o nich, były o nich już trzy filmy. Zobacz sobie Praca DJ-a, odcinek 27, odcinek 30 i odcinek 56. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał użytkownik hehehehe. Witam. Ja mam pytanie, do czego ci te balony i gazety? Domyślam się, że do jakichś zabaw. Jak tak, to do jakich? Bo mnie to ciekawi. Dziękuję i pozdrawiam. Również pozdrawiam. Tak, dokładnie. To służy do zabaw. Na pewno nie czytam tych gazet na imprezach. Na pewno widziałeś gdzieś w internecie wyścigi na gazetach. Trzymaj się, pozdrawiam. Następny komentarz napisał Ayano Aishi pod filmikiem dotyczącym awarii silnika w kosiarce elektrycznej, w tej, którą wywaliłem na złom. Zwarcie międzyzwojowe dostał. Jedyny ratunek, nawijanie. Ale kto by to nawijał, nie opłaca się. Dokładnie, nie opłaca się. Ja tam tą kosiarkę zezłomowałem i kupiłem sobie nową, natomiast samo przewijanie takiego silnika to też się raczej nie opłaca. Nawet opłacałoby się kupić nowy taki silnik, gdyby tam ta kosiarka miała jeszcze służyć, to nowe silniki w internecie idzie kupić dosyć tanio, więc przewijanie takiego silnika nie opłacałoby się. Trzymaj się, pozdrawiam. I jeszcze jeden komentarz napisał też Ayano Aishi, tym razem pod drugim odcinkiem projektu Hydrofor. Dzisiaj dobrych łożysk nie kupisz, a nowe łożyska nie mają smaru. Dobre łożyska to były za czasów PRL. Wiesz co, nie chwaliłbym tak za bardzo tego PRL, bo łożyska zrobione z gównolitu też się tam trafiały i to chyba nawet częściej niż teraz. Teraz masz po prostu wybór, możesz kupić tanie, możesz kupić drogie, możesz kupić lepsze, możesz kupić gorsze. Te lepsze na pewno są posmarowane, te, które są oryginalne, nie żadne podróbki, tylko dobrych firm, oryginały i one na pewno są dobrze posmarowane, na pewno dobrze zrobione, są też wysoko obrotowe i tak dalej, tych rodzajów jest naprawdę dużo, no i jest w czym wybierać, więc jak ktoś chce jakieś tańsze, no to może kupić tańsze, wiadomo, że one wtedy są trochę gorsze pewnie i fajnie by było umieć je odróżniać, no jeszcze zanim się je kupi, nie? Bo nieraz jest tak, że się kupi, no i się dopiero później okaże, że one są nic nie warte, no a fajnie by było umieć to rozpoznać wcześniej, no ale cóż, no tak to już jest.
Trzymaj się, pozdrawiam. Tak, następne dwa komentarze tutaj pod filmikiem Płatność w towarze. Pazji i Adrian Mikołajczak śmieją się. Tak, dobrze, że się śmiejecie, bo o to właśnie chodziło. Ten filmik to tak naprawdę żart. I już. Trzymajcie się, pozdrawiam. I ostatni komentarz też pod tym samym filmikiem napisał Przemysław Piechota. Nie wychylałbym się z takim info. Tak, tak jak ci odpisałem, to jest żart ten filmik. Tak naprawdę we wrześniu nie byłem na żadnej imprezie, ponieważ tak jak wiesz, jestem po operacji i nie pracuję. We wrześniu wszystkie moje imprezy, które miałem zarezerwowane na wrzesień, pooddawałem kolegom. Więc we wrześniu nie byłem tak naprawdę na żadnej imprezie, a to, że warzywa były załadowane razem ze sprzętem, to był po prostu żarcik. Trzymaj się, pozdrawiam. A ty jaka wyłączyłaś klimę?
No, wieszam głowy i już tak mam, wiesz, podnoszone wszystko, także jest coś na ten odpowiedź na tej... Co? Nie. Co ogarniesz sobie? No, a ty chcesz jechać, czy chcesz... Ja tak przyjechałem, wiesz, to skoro chodzi, czy to dzieje, bo teraz mi włączone. Włączone? Mam pogarszenie. Łek, a naklikane wszystko. Zaś godzinę ustawiać. Patrz, jak się tak klikało. Ja wiem. Albo połowa pousuwana. I do połowy dzwoniłeś jeszcze. No. Łek, no nic. Dzwonię trzy razy, mówię, kurwa, poza zasięgiem, albo włączam. No nic, to jadę. Ja pierdolę. No nie, no to jak chcesz, możesz zostać i pomóc, a jak nie, to... A która jest w ogóle godzina? No nie wiem, 10:12. A to czekaj, tak jakby oni byli, czekaj, 14:30 gdzieś. Na mnie to 14 byli, to są jeszcze 2 godziny. Co? Trochę więcej rekwizytów. Thank you.
I to tyle na dziś. Nie pokażę wam końcówki, no bo Rafał zabrał mi kamerę, bo miał coś ważniejszego do nagrywania. W kolejnym filmiku z tej serii wybierzemy się do Wielichowa, do Młyna, a tam do przygotowania poprawiny po weselu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Dalej się nagrywasz, tak? Tak, ale już się nagrywam.